znajdzie każde z was. Muminków się przenieście świat, siądźcie przy ekranach prąd i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas. Zapomni troski każde z was, bo to muminki, bo to muminki. Wasze muminki, bo to muminki, bo to muminki. Wasze muminki. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 Nowe życie. Do Doliny Muminków przybył prawdziwy prorok. Prorok? Właśnie, on jest taki wspaniały. Co to za prorok? I co on tu właściwie robi, ten prorok? Chodźcie, pokażę wam go. Ależ ja jestem głodny. Cześć mi. Pośpieszcie się, to będzie prawdziwa uczta. Szybko. Ojej, jakaś uczta. Przyjaciele moi, nadszedł czas zmiany dla was. A ja jestem tu, żeby w tych zmianach wam dopomóc. Powróćcie do natury, a staniecie się wolni. Rady wam, posłuchajcie mnie, a będziecie szczęśliwi. Ale gdzie ta uczta? Prawda, że jest piękny? Przez wolność do szczęścia. Kto prorok? To on? Przecież widzisz, to on. A kto to jest prorok? Człowiek, który przynosi szczęście. Jak na niego patrzę, od razu jestem bardzo szczęśliwa. Słuchajcie moich słów, kochani moi. Przybyłem tutaj, by dać wam szczęście. Jesteście spętani starymi zwyczajami i ciasnymi poglądami. Zrzućcie stare ubrania i przywdziejcie nowe. Przyobleczcie się w wolność. To chyba jakiś krawiec. Nie, mówię ci, że to prorok. Dobrzy ludzie, bądźcie szczęśliwi, porzućcie kłopoty i stańcie się wolni. Kochanie, czy my nie jesteśmy wolni? Wolni? Myślałem zawsze, że tak, ale każdy może się mylić, stać się wolnym, pozbyć się wszystkiego, co nas krępuje. Bądźcie szczęśliwi, róbcie co chcecie, to wasze prawo. Idźcie wolni, idźcie wolni. O, ma rację. Zrzućmy kajdany i bądźmy wolni. Życie na wolności! Życie na wolności! Życie na wolności! Życie na wolności! Tatusiu, dokąd biegniecie? Ja też chcę nowego życia. To dziwne, nigdy nie zauważyłam, że nie jestem wolna. Być szczęśliwym i wolnym! Tatusiu, co robisz?
Od tej chwili będę mieszkał na drzewie. A? Nie będziesz już mieszkał z nami? Nie, wracam do natury. Będę wolny. Jestem z tego bardzo zadowolony. Słońce, delikatny wietrzyk, zapach kory i... Ryku, co ty robisz? Jestem zajęty, pracuję. Nad czym tak pracujesz? O, to jakiś sok. To wcale nie jest jakiś tam sok. To jest sok wolności, mominku. Naprawdę? Działa bardzo ożywczo. Wypij go, a natychmiast poczujesz się cudownie wolny. A do tego, jak będzie się dobrze sprzedawał, zarobię na nim mnóstwo pieniędzy i będę szczęśliwy. Nazwę go sok szczęścia. Przecież to wygląda jak zwykły sok owocowy. Ależ nic podobnego. Jeśli jesteś spragniony, to napij się, a poczujesz się wprost znakomicie. Naprawdę? Jasne, udowodnię ci, zaraz zobaczysz, sam go wypiję, a tak się właśnie składa, że bardzo chce mi się pić. Ten zapach natury i wolności. Fuj! To było okropne, straszne, obrzydliwe! Naprawdę okropnie smakujesz? Czego to zrobiłeś? Ech, to chyba ta jarzębina. A, ale gdy się już ją przełknie, to zupełny odlot. Smak miotku, mówię ci. Ach, odlot. Jakoś nie czuję się szczęśliwszy. Teraz ty, muminku. Nic z tego. Tylko spróbuj, proszę cię. I powiedz, czego mam jeszcze dodać, dobrze, muminku? Znajdę szczęście w inny sposób. Cześć, muszę już iść. Ależ to okropne. Może za dużo papryki? Mamusiu. Słucham. Tatuś zamieszkał na drzewie. Ryjek produkuje sok szczęścia, żeby się wzbogacić. Czy taka jest prawdziwa wolność? Cóż, może. Wolność jest robieniem tego, co się chce. Rozumiesz mnie, synku? Dziwne. Ja myślałem, że zawsze robię to, co chcę. Twoja mama na pewno ma rację. Więc jedzenie i spanie, kiedy ma się na nie ochotę, to wolność? Chyba tak. To jednak trochę dziwaczne. Czy tatuś jest naprawdę szczęśliwy, siedząc sam na drzewie? Może nie zawsze trzeba być szczęśliwym, żeby być wolnym. Wolność ma też swoje wady. Może twój tatuś stwierdzi, że bardzo trudno tam pracować i że kiedy dostanie kawę, będzie już całkiem zimna. Myślę, że tak się to skończy. Oni chyba nie wiedzą, czego chcą. Hej, migotko! O, muminek! Dokąd idziecie? Nieważne! Muminku, jak ci się podobam w mojej sukni wolności? Dobrze mi w niej? Jest niezwykła. A jak ja, no, muminku? Nie rozumiem, co ty? Ci mężczyźni, to jest nowe uczesanie wolnościowe. Nie widzisz? Idę, muminku, szukać życia na wolności, wiesz? Ja też idę. Zakocham się w kimś miłym i rozpocznę z nim nowe, całkiem nowe życie. Ja też rozpocznę. Jakie nowe życie? Muminku, ty też powinieneś rozpocząć nowe życie. Cześć! Migotko! I co sądzisz, muminku? O czym? Myślę o migotce. No, sam już nie wiem. Witaj, ślicznotko! Jesteś najpiękniejszym stworzeniem, jakie dotąd widziałem. Mamy wiek wolności, a ja nie mogę żyć bez ciebie. Naprawdę? Tak, tak, daję słowo. Wielbię ziemię, kochana, po której stąpasz. Fantastyczne, to ładnie brzmi.
A czy skoczyłbyś dla mnie w ogień? Oczywiście, byleby nie był za gorący. Poniosę cię na rękach przez życie. Błagam, uwierz mi. Nie jestem taka lekka, na jaką wyglądam. Będziemy żyli w wolności. Ty będziesz dla mnie gotowała. Będziemy tacy szczęśliwi. Już wiem, najdroższa, porwę cię. Dokąd? Tam, pożeglujemy przez morze i znajdziemy sobie nowy dom. Ach, to brzmi wspaniale. Ale ty umiesz gotować, prawda? Co? Chciałbym bardzo to wszystko zobaczyć. Hej, Muminku! Czy chcesz się czegoś dowiedzieć? Prawdopodobnie nie. O twojej migotce? No powiedz, przyjacielu, chcesz? Oj, Bobek, co ty knujesz? Zastanawiam się, czy... Co się stało? Mów, no. Ma nowego, ślicznego chłopaka i chcą razem uciec. Będzie na niej brakowało. Mnie nie będzie. Naprawdę nie? Wybierają się razem za morze. Niech jadą. To era wolności, nie słyszałeś o tym? No też coś. Jeżeli oni mogą robić to, co chcą, to ty też możesz być wolny i robić, co chcesz. Jesteś mężczyzną, tak czy nie? O co ci chodzi? Gdy ktoś coś ci ukradnie, odbierasz mu to, dajesz mu po głowie i dobrze mu tak. Czy nie mam racji, co? Może i masz rację, jestem wolny, więc mogę robić, co chcę. Tak, tak, masz rację. Tak, mogę być bardziej wolny niż wszyscy inni. Jasne, że tak, Mominku, jasne, że tak. Jak ja lubię dobrą bójkę. Więc jak, kochanie? Popłyniesz tam ze mną? No, wiesz... Ja nie chcę tylko patrzeć na morze. Muszę mieć trochę czasu do namysłu. Nędzniku, uwodzicielu niewinnych, odejdź od niej. Jestem Czarna Ręka. Pani, dla ciebie sprawdzę jego wiarygodność. Czarna Ręka? My tylko rozmawialiśmy. Tak, bierz miecz i walcz o nią. Na co czekasz? Stań do walki, no. Ruszaj wreszcie. Co się dzieje? Nie będziesz o mnie walczył? Na co czekasz? Ja? Ależ... Będę. Tak, walczymy. Zapomniałem, ale muszę się z kimś spotkać. Może będziemy walczyli jutro. A tymczasem żegnam. Jeszcze tu wrócę. Wrócę. Ach, co za okropny typ. A ja chciałam z nim uciec. O pani, Czarna Ręka jest do twojej dyspozycji. Ależ z ciebie prawie prawdziwy pirat. Muminku, nie wierzyłam mu, ale mówił takie miłe rzeczy. O tak, pokazałem mu, gdzie raki zimują. Bez pytania mnie o zdanie? Nie lubię cię. Migotko! Ale zabawa! Ale się rozpadało.
Krzysiu, chcesz parasolkę? O, dziękuję ci zaraz. Dziękuję, nie. Jak ma padać, niech pada i na mnie. To zgodne z naturą. Tatusiu, powiedz, czy naprawdę podoba ci się to życie na twardym drzewie? Oczywiście, że mi się podoba. Jedynie tu czuję się wolny, prawdziwie wolny. Rozumiem, tylko nie przeziębź się. Biedny tatuś. Jest zbyt uparty, żeby zmienić zdanie i przyjść do domu. Ale któregoś dnia wróci. On nie lubi, gdy za długo dzieje się to samo. Jednak jeszcze nie teraz. Chyba powinnam wypielić ogródek. Dawno już tego nie robiłam. I trzeba narąbać drewna do kominka, wyczyścić przewód kominowy i wyszorować podłogę na werandzie. Każdy jest tak zajęty tą wolnością. Och, ja też chyba spróbuję. Może być przyjemnie, a nawet bardzo przyjemnie. Czemu by nie? Ale ja jestem głodny. Tatusiu, tatusiu, posłuchaj. Co się stało, Muminku? Nic, tylko chcę z tobą porozmawiać, jak mężczyzna z mężczyzną. Próbowałem prowadzić wolne życie, ale chyba mi nie wyszło. Chciałem być wolny, tak jak ty, jak wszyscy. Posłuchaj mnie, Muminku. Oho. Widzisz, synku... Co ci jest, tatusiu? Przynieś mi dodatkowy koc, synku. Dobrze, w tej chwili. Oj, strasznie dużo rzeczy potrzeba do tego wolnego życia. Szkoda, że go nie poprosiłem o coś do jedzenia. Tatusiu! Tatusiu! Mamy problem! Przeczytaj to! Co się stało? Kochana rodzino, obiad jest gotowy. Podgrzejcie sobie, jak wrócicie do domu. Dżem malinowy stoi na górnej półce, a aspiryna leży koło łyżek. Czysta bielizna w szafie na dolnej półce. Całuję was, mama Muminka. To okropne, mama nie może prowadzić wolnego życia. Wszyscy, ale nie ona. O, mamy poważny problem. Nic ci się nie stało? Ach, jak boli. Chyba już jestem za stary na takie życie. Idź i znajdź mamę jak najszybciej. Tak jest. Mamusiu! Mamusiu! Mamo! Mamusiu! 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 Tu też jej nie ma. Mamusiu! Mamusiu! Co się stało, Muminku? O, mała Mit. Co tu robisz w środku nocy? Co? Nie widzieliście mamusi? Nie, Muminku, wracamy od proroka i tam jej nie widzieliśmy.
A po co znów do niego poszliście? Poszliśmy zapytać go o najlepszy sposób na wolne życie, ale już go tam nie było. To przez niego mamusia odeszła. Moja mama odeszła! Odeszła? Mama Muminka? Mamo! Mamo! Mamo Muminka! Mamusiu! Odezwij się! Gdzie jesteś, mamo? Gdzie ona jest? Muszę się zastanowić. Mamo! Mamo Muminka! Mamusiu! Dokąd ona mogła pójść? No tak, tego już za wiele. Co ona właściwie sobie myśli? No i dostaliśmy za swoje, nie ma co. Tylko za co? Bo zachciało nam się tej głupiej wolności, którą ty zaczęłaś. Co? To ja zaczęłam? To przecież zaczął ten głupi prorok. Tak, tak, Muminek ma rację. Myślę, że mamusia miała nas już dość i dlatego sobie poszła. Pewnie już nie mogła z nami dłużej wytrzymać. Kto to? Co? O, to ty, Włóczykiju? Czemu przychodzisz tak późno? Ja przyszedłem wam powiedzieć o mamusi Muminka. Widziałeś ją? Mamo! Pozwól mi jej spać, jest zmęczona. Przyszła tutaj i chciała pożyczyć mój namiot, żeby mieć trochę ciszy i spokoju. Ale dlaczego przyszła akurat po namiot? Powiedziała, że zawsze marzyła o spaniu w namiocie. Ależ ona nas wszystkich wystraszyła. No, a teraz chodźmy do domu i połóżmy się do łóżek. Przyjdziemy po mamę Muminka rano, jak już się dobrze wyśpi. Słusznie, jestem zmęczona. Włóczykiju, możesz dziś spać u nas. Wspaniale, tatusiu Muminka, dziękuję. Muminki się cieszą radością i życiem Muminki i tym, że im chmurki bieleją o świcie Muminki, że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty Muminki. Muminki. Wersja polska telewizyjna, studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi Marzena Kamińska, dźwięk Paweł Gniado, montaż Zofia Dmoch, kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Piosenkę z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Janusz Bukowski, Małgorzata Boratyńska, Mariusz Leszczyński, Grzegorz Wąs i inni.